Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiaj rozgrywamy turniej InfoSzacha, Grand Prix InfoSzacha, turniej numer 6. 9 rund, tempo gry 3 minuty plus 1 sekunda na ruch. Jest to turniej cykliczny. Grand Prix samo mówi, że zbieramy punkty przez cały cykl turniejów. Potem one się sumują, no i gramy jakiś tam finał. Dokładnie nie wnikałem jaki. Głównie interesuje mnie to, żebyśmy sobie tutaj pograli, poćwiczyli. Widzę, że jest dużo zawodników takich dosyć silnych, młodych, ambitnych, polskich zawodników i nie tylko. Mamy aktualnie 50 zawodników. W tym naszym turnieju InfoSzacha grało o wiele więcej osób w pewnym momencie, gdyż no, wszyscy siedzieli w domu, wiadomo z jakichś względów, a teraz trochę turnieje ruszyły, więc ta frekwencja jest odrobinę mniejsza. Ale to nie szkodzi. Możemy spróbować nałapać troszkę więcej punktów pod nieobecność faworytów, powiedzmy. No i cóż, za niecałe 9 minut rozpoczynamy ten turniej. Taki Titled Tuesday polski, tak naprawdę 3 minuty plus 1 sekunda, czyli takie same tempo, nie 10 minut, a 9 też, więc też troszeczkę mniej. No i zobaczymy, jak nam będzie szło w ten sobotni wieczór 29 sierpnia 2020. Ok, moi drodzy, jest chwila czasu, żeby sobie pogadać. Jak macie jakieś pytania, bardzo proszę. Chętnie odpowiem, chętnie porozmawiam do momentu rozpoczęcia turnieju. Będę się starał oczywiście troszeczkę opowiadać o tych moich partiach i analizować te posunięcia. Patrzę tutaj, że jest tu jakiś zawodnik Saola 2851. No, no, no. Ciekawe, kim ten zawodnik jest. Nie wiem. O, nie mam pojęcia, no ale jakiś kozak, no, mówiąc kolokwialnie. Dzień dobry, ten taki szachista 5, witam cię serdecznie. No, jak widzicie, mam trzeci numer startowy, ale o, już czwarty, Kilde Piotr się pojawił. No, ale tutaj jest bardzo dużo zawodników poza mną takich, no te rankingi oczywiście czeskomowe nie są adekwatne do, znaczy do końca adekwatne do tych tutaj graczy, którzy się pojawiają. Ponieważ ci gracze są na pewno silniejsi, troszkę ich kojarzę, na przykład to jest chyba, ojejku, na przykład tu sobie klikniemy, Jaś Klimkowski z tego co wiem, tak jest, bardzo utalentowany junior, świeżo upieczony wicemistrz Polski w szachach szybkich, no ale zawodnik naprawdę idzie mocno do góry. No dobra, cóż mogę więcej powiedzieć o tym turnieju, chyba powiedziałem z grubsza wszystko. Będziemy walczyć, no, będziemy walczyć. Dużo gramy już tutaj, dużo gram w tym internecie ostatnio, więc jakieś tam przetarcie jest. Ok, czekamy, moi drodzy, na rozpoczęcie. 6 minut. Cześć Piotruś, cześć, cześć. Tradycyjnie nie muszę czytać już Twojego komentarza, bo znam go prawie na pamięć, więc... Pozdrawiamy również prezesa. Jasne. Tutaj kim jest ten zawodnik? Jakub Suder. Coś mi mówi to nazwisko, ale tak nie za bardzo też kojarzę. A, widzę, że tutaj... No niestety, faworyci przyszli. Nie będzie łatwo. Kamil Leszczyński. Witam cię serdecznie. Dzięki za powodzenia. Może zagramy, może zagramy. A jaki masz nick, powiedz mi, na tym turnieju? Żebym tylko wiedział. Może się uda. Aha, taki sam, dobra. A faktycznie jesteś, Kamilu. I tak też pewnie się nazywasz. Zerknijmy. No, no pewnie tak. No to nie musiałeś się podpisywać. Dobra. No dobra, fajnie. Witam cię, Bosie. Nie no, pewnie jest wszystko w porządku. Mistrzowie FIDE specjalizujący się grze w internecie mają takie rankingi. To jest wszystko normalne według mnie. Nie znam tego zawodnika. Na pewno z nim jest wszystko w porządku. No, pewnie dobrze gra, no, może podchodzi pod wyższy poziom, ale jeszcze nie zdobył.
Witam cię, Pietaritaminen. Ojejku, macie te niki niektóre takie, że język można połamać. Witam serdecznie. Skubol, cześć. Zapraszam, słuchajcie, ten turniej. W tym turnieju każdy może brać udział. On jest bez hasła, bez niczego. Jeżeli macie ochotę, wysyłam wam linka i można spróbować swoich sił. Bardzo proszę. Łyk wody i za chwilę jedziemy. Zostały 4 minuty. E4. Bardzo mi się podoba ten nick. Już kojarzę. A, Damian Śliwicki. Dobra. Dobra. To jest Damian Śliwicki. Śmiechu. Anna Jakubowska. Widzę tutaj również. Alcybiad jest. Widziałem. Czy Szachuś dziś planuje wygrać z bossem? No, jasne. A kto to jest boss? Dobra. Numer 5 startowy. Zobaczymy, jak będzie szło. Tutaj oczywiście w internecie różne cuda się dzieją. Mamy 73 zawodników aktualnie. Może do setki dobijemy. Chociaż 9 rund na 75 zawodników to jest tak akurat, bym powiedział, względnie sprawiedliwie. Jak się wygra turniej, to z komentatorem z InfoŻacha się gra chyba o wejście do finału. Tak, masz rację, coś takiego jest, faktycznie. Piotruś, nie masz czasu. A, zdążymy jeszcze zagrać. No właśnie, Piotrek, siadaj i graj w tym turnieju. Siadaj i ciśnij. No dobra, 3 minuty niecałe i lecimy. Rok szkolny zbliża się dużymi krokami. Co on? 29 sierpnia mamy. Za chwilę wrzesień, już się tak robi. A, będziemy o pogodzie chyba nie będziemy rozmawiać. No ale się robi już zimno. Nieistotne. Dobra. Szachuś, co ty wygadujesz? No dobra, Piotruś. Ach, ty Piotruś. To jest jednak Piotrek. Dobra. Tutaj mamy zawodnika. Grałem z nim. Grałem z tym panem. Egor Bogdanow. Tak. Chyba nawet na żywo z nim grałem. Może Piotrek lepiej nie opowiadaj, jak było. Zachowaj to dla siebie. 78 graczy. 1,5 minuty do rozpoczęcia. Szwajcar, czyli dobiera nam zawodnika chyba jakiegoś tam rankingowo z dołu. No nieistotne. Dobra, słuchajcie, trzeba grać z każdym. Za chwilę lecimy z tematem. InfoŻach. Aktualnie też trwa Ekstraliga, Mistrzostwa Polski drużynowe, jak również Olimpiada, która się zakończyła dla nas na trzecim miejscu, ale apetyty były wielkie. No naprawdę, troszkę mieliśmy pecha, ale też i szczęścia wczoraj, że to się wyrównuje. Piąty numer startowy, tak wysoko nigdy nie miałem w InfoŻachu numeru startowego. No tak jak już mówiłem, kilku zawodników też nie ma takich tutaj czołowych. Sekund niespełna. I jedziemy. No to startujemy. Powodzenia wszystkim. Szczyński. Nie znam pana.
gambit hetmański. A, goniec F4 miał być. No tak też może być przecież. Zagramy hetman C2, pilnować pola na E4 będziemy. Tak, wieża D1, czyli słowiańskie struktury tu się nam pojawiają. Odejdziemy gońcem. Bicie, bicie, jasne. Skoczek. Jak skoczek, to my uciekniemy tym gońcem. Nie będziemy gońców wymieniać. Szybka roszada. No i E4. Będzie bicie pionkiem. Jasne. Goniec D3 wrzucimy. Wszystkie figury mają grać. To jest najważniejsze. Okej. Myślę, że hetman E2 od razu zejdziemy z tego związania. Tutaj pionkę atakujemy. Taki ruch się zawsze przyda. A4, żeby utrudnić ruch C5. Bić trzeba. Hetman tu nam piona atakuje sprytnie. A, jeszcze wieża. No to wyszło trochę źle. Taki ruch chyba trzeba zagrać. To wyszło niezbyt dobrze, no ale spróbujemy tak. Tu wisi niestety. Dobra, pion podstawiony. Wrócimy gońcem na C2, jak zbije pionek. A zbije. To raczej jest nieuniknione. Przyblokujemy tak, żeby te pionki nie były złączone. I poszukamy jakiejś innej drogi, może koń E5. No cóż, przeciwnik atakuje, ma prawo. Czy coś tutaj grozi? Nie wiem. Zagramy koniem na E5. A się przyszykuję na jakiś atak. Może jakieś szalone F4 spróbuję zagrać. Wieża. No to lecimy z F4. Tutaj też przytrzymać by trzeba było gońcem na F2. To też ważne. Tutaj taki strzał na D4 trzeba brać pod uwagę również. Tak. No gońcem należy tutaj zagrać. Tutaj będą jakieś opcje. Może to będzie zbyt ostre. Próbujemy. Skoczek D7. Dzień dobry, Stefczyku. Dobra, G5, lecimy. I tu chyba tradycyjnie po skoczek D7 na F7 trzeba walnąć. Tak mi się wydaje. A no trzeba, bo goniec G3 jest przecież. Brać czy nie brać? Może nie brać, może tak, z planem G6 i z matem na H8. Wieżę zdążymy wziąć zawsze. Tu jeszcze jest prześwit na B3, bardzo nieprzyjemny. No i na H8 grozi mat. No i jest. Dobra. Pierwsze koty za płoty. Lekko nie było. Dlatego, że tam coś pogubiłem. Od razu na szybko sobie wrzucimy. Co tutaj piszesz, Stefczyku? Cześć, Tyrex. Od 12 sierpnia rozegrał 240. Pierwszy raz przegrałem 8 razy jednego dnia. 240 partii rozegrałeś, mam rozumieć. No to ładnie. Analizkę szybko wrzucę. No ten gambit hetmański jest normalny. To jest wszystko normalnie. I tutaj każe odejść w ogóle gońcem na G3. Chyba tak. Czy każe bić? Koniec G3. Dobra.
Bierze E8. Ruszada, skoczek. Ok. Goniec B3, goniec E2. E4 się chce zagrać od razu. Skoczek. B5, goniec D3, B7. I H3 pokazuje. No tak, H3 pokazuje, żeby mi tego gońca nie sprzątnął. Oj, za daleko poszedłem. Bierze E1. Bierze C8. Nie, nie gram jutro turnieju Mariancello. Nie gram, nie gram. Hetman E2, A6, dobra. A4, no zostało zagrane. Hetman. No i teraz pogubiłem się chyba lekko. Wieża A1 nawet. Goniec F4. To już wyższa szkoła jazdy, nie na ten czas. Jak dla mnie to za dużo. Ten błąd, to był błąd, tak. Bo CB i ten pionek wisi. Ale ciekawy jestem, czy C4 pokazuje. No chyba nie. Poszło tak. Bicie i tu. No tak, no wiadomo, że czarnych teraz pozycja jest lepsza, bo jest pionek więcej. Ale z praktycznego punktu widzenia zawsze ten pionek nie pójdzie tak łatwo na C2. Dobra, zobaczmy, czy trwają jakieś partie jeszcze. No trwają. Już tutaj nie. Karol Kacprzak, czy jeszcze gra? Zerknijmy. Jeszcze tutaj walczy. Gra czarnym kolorkiem, się broni. A i goniec. Goniec E5. Teraz goniec E5. Tak jest. No trzeba zbić chyba. Nie, nie można, bo mat. Ale bym to mata podstawił. Pionek poleci. Wrócił Hetman, chce dać maty jakieś tutaj na. Mało czasu, tutaj właśnie można się nieźle pogubić. A tutaj, tutaj, tutaj. Ładnie. 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 Aha, to białe miały bardzo mało czasu. No tak, było blisko. Dobra, czekamy na kolejną rundę. Osiemdziesięciu sześciu zawodników mamy aktualnie. Mikrofon podgłośnić chyba się nie da. Mam tu maksymalnie podgłośnione. Ciągle problemy z tym mikrofonem. Ostatnio ustawiałem i jest względnie dobrze. Tak bym musiał mówić bliżej mikrofonu, tak? Ale sobie tutaj do ust nie przytknę. Mam nadzieję, że mnie słychać. No troszkę za cicho mówię, wybaczcie. Będę starał się mówić tak jak teraz. Może będzie lepiej. No dobra, jeżeli mnie słychać, no to dobrze. Okej, okay. Kamil Brodnica. Czyżby to był Kamil Marchlewicz? Znaczy, bardzo możliwe. Pozdrawiamy zatem Kamila. Jedziemy z C5. No to D5. Jak G3, to jest D5 od razu dobrym posunięciem. Wiążemy. No i taka pozycyjka, myślę, że normalna do gry. Każdy z nas chce rozwijać figury. Może B5, może B6 sobie wrzucimy. Ewentualnie taki jeszcze ruch jest ciekawy. A właśnie, mogłem taki ruch już wykonać, bo gońca bym sprzątnął. Bym go wymienił. Aha, tutaj mi przeciwnik proponuje takie domki. Może B6 jednak. Można było się też pokusić o to posunięcie. Pytanie, czy tutaj nie zbić teraz? Bicie, bicie.
Nie no, chyba tak. Zagrajmy. I teraz sprzątnę gońca, nie sprzątnę. Ale mimo wszystko zagramy tak. Hetman C7, tam skoczek na F4 będzie miał fajną placóweczkę. Oddaje mi tego gońca, tak po prostu bez gry. Nie, to zagramy jeszcze mimo wszystko w taki sposób. I tu skoczkiem spróbuję ruszyć. To w lepszej wersji będzie, on na pewno to wymieni. A jak nie, to tego gońca też sprzątnę, też dobry goniec. W ogóle chyba gońce to są dobre figury, z tego co się orientuję. Tak czułem, że on tutaj będzie chciał mi. Pytanie, czy to wymienić? Dobra, wymienimy to. Pionkiem jednak zbił. Może tak? Goniec F6 jeszcze nie interesował, ale to chyba skoczek taki ruch może zaraz wykonać. Spróbujemy skoczkiem też go przerzucić na D5, na lepszą pozycję, a przy okazji atakujemy dwa pionki. Wiadomo, tego pionka nie za bardzo można wziąć, bo dostaniemy C3, chociaż C tutaj wisi wtedy. Z drugiej strony też wieża A1 jest opcja. Wrócę i tu mi padnie pionek. Według mnie tak troszkę biały gra dziwnie. Dobra, można tutaj zbić w zasadzie. Można czy nie można? Zbiję, wrócę. To się przewrócę. Powiedzmy tak. Wychodzi wieża. On zagra A3 na pewno. Skoczek D5. O czarnej mamy grę za darmo. No tu możemy też C4 spróbować zagrać. Ze skoczkami też jest ważna sprawa taka, żeby mieć gdzie odskoczyć. No to na szczęście jest gdzie odskoczyć w razie jakiegoś ataku. A zawsze pionkami to jest, będzie osłabienie z jakiegoś. O tak, lecimy. Aha, tutaj nie wziąłem pod uwagę, ale to chyba nic nie daje. Bicie też jest w porządku. Tu już atakujemy. Koń E4 również może stanąć. Wrócimy grzecznie tutaj. Przewaga czasowa. Przepchał tutaj, przepchał, nie bał się. No dobra, próbujemy coś na tym skrzydle działać. Chodzi o to, żeby tego piona może zdjąć. O wow, no to lecimy. Lecimy, od razu musimy skrzydło mocno atakować. Jasne, tu pionek wisi. Skoczek już będzie miał odejście, jak pionek się poruszy na A4, chociaż skoczek tutaj też ma dobrą opcję. Nie chodzi koniecznie o to zbicie pionka, bo to też jest dobre, ale skoczek na C4 będzie stał dobrze. Tutaj gońcem spokojnie wracamy, tu się pilnuje. Za dużo nie ma co myśleć, myślę. Okej, no widzimy, że on pozwala mi tego pionka wziąć. O, może tak zagrajmy. Żeby tutaj przygwoździć, teraz grozi wzięcie pionka, jasne. Trzeba jakiś spokojny ruch wykonać. Taki ruch wyczekujący zrobimy sobie. Może takie posunięcie spokojne zaraz królem na F7. Tutaj to jest opcja taka właśnie. Czekałem na ten ruch królem, bo teraz już mam tutaj wolną drogę do ataku. Piony zbieramy. Zdwoimy wieżyczkę. Skoczek D3. Ok. Tak. No jeśli zbije, to jest mat. O tak, zagrajmy. Jeśli zbije. Aha, dobrze. Podstawiłem. Bo może bić. Na B2. Jasne.
Ale jeszcze tak mogę zagrać. O, taki ruch myślę, że będzie dokładniejszy. I tu już padnie w dobrej wersji. Dobra, dzięki Kamilu. Tutaj oczywiście jak wieża by zbiła, to można było wieżą zagrać na B4 i po prostu jest wieża strącona. Także daliśmy przeciwnikowi pograć. Troszeczkę gorsze ruchy pograł i wykorzystaliśmy, tak? No dobra, są dwa punkty, jest dobrze. Zobaczmy, jak tutaj jeszcze grają liderzy. Już niektórzy pokończyli. Kilde Piotr również. E4. No tak, wystarczy uprościć pozycję i troszeczkę nabić czasu na sekundach. Co tutaj jeszcze mamy? Jasiek Mal. No tak, tutaj jest oczywiście wygrana pozycja czarnych, to nie ulega wątpliwości. Kilka technicznych ruchów, a wymiana to już jest w porządku. Zaraz się to powinno skończyć. O, tutaj mamy ciekawą wieżówkę, ale chyba remis. Wiadomo, że czarny będzie próbował, król aktywniejszy, taki szaszek, tak. Król tutaj, tutaj, pionek, może jakieś cuda się zadzieją. Pionek do przodu. Drugi też. Może wieża E2, wieża E3. W ten sposób. O właśnie, tutaj grozi teraz macior. No to już jest koniec. Dobra, po zawodach tutaj jest. Za moment będzie runda numer 3. Tutaj chyba żadnych przerw InfoSzach nie przewiduje, z tego co kojarzę. Nie wiem z kim gram, ale zaraz zerkam. No nie wiem. Colorado Killer. Mamy D5. Lecimy z gambitem hetmańskim. Ok. No dobra, wybiję to. Chociaż zagram troszkę inny wariant, bo nie będę już grał z G3. Ostatnio mam nieprzyjemności w tym wariancie. Może A3 zagram. Takie dziwne posunięcie poniekąd wyczekujące trochę. Nie puszczające na B4 żadnej figury. Wiem, że wygląda to dziwnie. Ale przeciwnik się zamyślił, jak widać na chwilę. Ok. Czy było hetman B6? Goniec. Dobra, ruszył goniec. Chyba kulturalnie zbije. Zagramy chyba E3. Ja wiem, że ta pozycja gra miał troszeczkę gorzej, ale chcę wyprowadzić figury i mieć generalnie z głowy rozwój. I sobie powalczymy. Koń A4, B4, goniec B2. Może w tej kolejności B4, jak się uda zagrać. To gramy szybko B4. O tak, będzie chciał mnie tam atakować, ale gońca muszę wyprowadzić. Jasne, to szybko B5. Dobra, i męczymy tego pionka. Tutaj D4 też może wejść prawdopodobnie. Nie można bić pionka na D4, bo na końcu jest goniec H2. Tak, poruszył. To ciekawe. Nabijemy, tak? Jak goniec podskoczka podchodzi w debiucie w takich okolicznościach? Tutaj poszło bicie. No myślę, że to nie jest najlepszy ruch. Pytanie, czy zagrać tak, czy zbić tutaj, czy zostawić parę gońców. Zagrajmy najpierw tak, żeby nie było niespodzianek. Może uda mi się zbić na D5. Tutaj A5 trzeba będzie podciągnąć. Pozycja jest myślę lepsza.
Dzięki serdeczne za followa. Silny goniec tutaj wisi. Teraz mogę wybić i wymienić hetmany. Ale podciągnę pionka mimo wszystko na białe pole, żeby goniec mi nie mógł już atakować. To jest też ważna sprawa. Mogę też spróbować, no mogę cały czas zbić. Jak zbiję, to cały czas będę miał chyba lepszą pozycję. Tylko pytanie, czy ja muszę to bić do końca. A już wiem, co zagram. Zbiję, zbiję, hetman G4. Grozi mat i grozi wzięcie pionka. To będzie najlepsza wersja w tym wypadku. Taktyka, taktyka, taktyka. Na pewno pozycja już jest strategicznie lepsza, bo pionki bardzo słabe na czarnych polach stojące. Poza tym pion więcej. Szacha jeszcze mam za darmo i wieża na D1. Wolna linia, wszystko się trzyma. Podciągnę gońca, będę obserwował pioneczka. No dobra, wymiana może nastąpić. Może H4 kontrolne, niech on też pomyśli. Tu pionkiem będę zasuwał również. Mogę hetmana na G4 wstawić. Tak. No to będę męczył. Spróbujemy tak tutaj zagrać. Ewentualnie hetman F3. Dobra. Pomęczmy hetman F5. Takie ruchy kontrolne. Po prostu troszeczkę wyżej. Troszeczkę będę tutaj bardziej naciskał. Tak nie może, bo tutaj wisi. W ten sposób. No wezmę. Z szachem. Tutaj trzeba będzie chyba wybić. Lub zagrać wieżą. Co lepsze. Może jednak zostawimy sobie wieżę. Hetman G6 będę atakował. H5, H6. Goniec F6 wisi jeszcze. Chce wymiany. On chce wymiany. No słusznie. To może jest dobry moment na wymianę. Wieża A1. Piona męczymy. Goniec dobrze stoi, broni pola B4. Jak jest w pionkach? Pionek więcej. Może tak, zawsze taki ruch się przyda. Ok. C4 będzie zagrane? Nie. Ha, tutaj mnie męczy. Dobra, muszę tak zagrać niestety. I szybko króla podprowadzę, to będzie dobrze. Chyba tak w ogóle zejść z jedynki. Chyba tak mi tylko pozostaje takie zagranie. Niezbyt przyjemne zagranie, ale chyba jedyne. Trochę dałem przeciwnikowi pograć, ale tutaj jest wzięcie pionka. On też wziął piona. Dobra, wracamy. No i pilnujemy. Taki ruch zawsze się przyda. Spróbujemy. Aha, mogłem zrobić wymianę. Wymiana jednej wieży tutaj mogłem zrobić. Okej. Się uaktywnił. Dobra, wieżyczką trzeba będzie uciekać w jakieś fajne miejsce na D2. A, teraz wykorzystać muszę pionki moje. Jasne, idę pionem.
aktywnie wierzą. Dobra, lecimy pionami. Tutaj będzie szach, tak? No może być szach i będzie męczył. A, tutaj mam zawsze takie posunięcie i H6, coś w tym stylu. Też już się na sekundach dzieje sprawa. O kurczę. Nieciekawie się robi. Dałem przeciwnikowi pograć. No ale też troszkę popełnił błędów, na szczęście. Wezmę to dla świętego spokoju. Jeszcze sprawa techniczna. A tak mogłem już troszeczkę. O, podstawiłem pionka. Kurczę, felek. No to teraz jest remis. Teraz jest remis, niestety. Jak już podstawiłem pionka, to już nie jest dobrze. Się uda przeciwnika jeszcze oszukać. No, czas mu spadł. Cóż mogę powiedzieć? No, miałem szczęście trochę, ale no, ta czasówka mnie rozbraja trochę. Ja jestem już za wolny na nagranie na sekundach. Mamy kolejną partię. National Master Przemysław Koc. D4, no to jedziemy z królewską indyjską. Goniec, jasne. O, dobra, gramy D5 normalnie, gramy w szachy. Nie będziemy tutaj kombinować. No to E6 grajmy, normalny gambit hetmański w takim razie, jak nie ma wyjścia. Brakuje mi wyprowadzenia gońca, niestety. Spróbujemy się rozepchać tutaj pionkami, żeby gońca na A6 wstawić. Jasne, no to tak, dziobiemy. Co to za pozycja jest? Na C4 grajmy. Skoczek wejdzie na... Skoczek wejdzie paskudnie, zagrajmy tak. Wieżyczku zbijemy i E5 jakieś spróbujemy zagrać. Tutaj następuje też słuszna racja. Mamy szacha wprawdzie. No tak, zagrajmy. Witam Cię, maksymalna moc. Jest goniec B6, jasne, taki ruch się zawsze zdarzy. Skoczek wejdzie mi tutaj na F8. Muszę chyba tak zagrać, nie mam wyjścia. Bronić tutaj, skoczek mi gdzieś wędruje, niestety bardzo nieprzyjemnie. Ale poświęcimy pionka, to jest, myślę, że bardzo ważna sprawa. No i tutaj spróbujemy nawet to rąbnąć, chociaż to nie do końca pewnie będzie dobre. Nie są to moje pozycje, niestety. Ja tutaj z panem Przemkiem mam trochę pecha do gier, bo kiedy z nim gram, to przegrywam. Fajnie byłoby to odczarować, ale chyba w tej pozycji może być już ciężko.
No cóż, ale przynajmniej goniec jest w miarę aktywny. Odrobinę kąśliwy. Pozycja białych jest bardzo stabilna. Pytanie, czy poświęcić jakość. Chyba trzeba wziąć tego skoczka. To nie ma na co czekać. Odbiłem pionka, tutaj wisi. Jakieś motywy się może pojawią, chociaż jestem dosyć, chyba dosyć nieaktywny. No tu się chyba wszystko trzyma. Ja wiem, że to jakieś będzie posunięcie typu. No właśnie. Coś takiego będzie zagrane sprytnego. Krzysztof, co dalej? Co dalej? Może tak, no ustawmy po prostu gońca na jakiejś centralnej pozycji. Tutaj będziemy bardziej bronić. W pionach porówno, to będzie F5 się szykowało, takie zagranie. Spróbujmy zejść z tematów. Hetman C3, taki ruch może być. Albo hetman E3, o właśnie. Jeszcze ciekawszy. Chyba muszę to zabić. I coś pograć skoczkiem. Jest jakość mniej. Aha, tu goniec E4 jeszcze jest taki ruch. A nie, poszło zagranie. Zagrajmy w takim razie tak. Tutaj. Szybciutko królem, żeby nie było szachów. To też może być dobre. Nie widzę rekompensaty dla siebie żadnej. Bijemy. No i tutaj tego pionka chcę załadować. Odbić. A no właśnie. Leci mi pion. Muszę coś takiego grać pasywnego. Szkoda, że ten pionek na B4 chociaż nie stoi. No ale już nie stoi. Jest jak jest. Pionek tutaj, tutaj. No muszę to zbić. Tak, jeszcze poszło. Zbić trzeba. I coś poszukać, tylko co? Szukajcie, a znajdziecie coś z skoczkiem. No, pozycja oczywiście jest obiektywnie przegrana. Jeszcze mi odcina tutaj wieżyczkę bardzo sprytnie. Ale coś próbujemy. Aha, goniec na F3 jeszcze jest. Bardzo ciekawe zagranie. To lecimy pionem do przodu. Aha. No dobra, jedziemy o wszystko. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj niestety się robi już gorąco. Bardzo nieprzyjemnie. Pionek idzie jak chce, niestety. O, figurę podstawiłem, to też nie zauważyłem teraz zupełnie. Może jakieś cuda się zdarzą, ale chyba nie.
Uczciwa przegrana, niestety. No nie mam do tego pana szczęścia. Pamiętam, 4 razy z nim w życiu grałem, 4. porażka. Kiedyś się może odbije. Jakoś tak nie leży mi gra przeciwnika. No ale co zrobić? Trudno. Mnie nauczył grać mój kuzyn. Nie, dziadek mnie nie nauczył. No szkoda mi tej strasznie porażki. Kurczę, Felek, no. Nie może tak być łatwo, że tak łatwo przegrywam. Zbyt łatwo, zbyt łatwo. No trudno. Historia. Lecimy dalej. To też wynika pewnie z tego, że po prostu nie zagrałem swojego debiutu. Też nie jest tak prosto. Tu jeszcze grają. O, bardzo ciekawa końcóweczka. A, to remisik, tak? Białe się godzą na remis. Czyli nie mają wyjścia. No, a, dobra, czarne również. No i fajnie. No i runda 5 za chwilę. Dla początkujących Litmanowicz polecam. Jedziemy. No słuchajcie, po porażce człowiek zawsze się przebudza. Trzeba się odbić, bo to nie może tak wyglądać tak prosto. Dobra, gambit wołżański ze strony przeciwnika. Te warianty tłukłem. Jak zwykle nie pamiętam. Ale próbujemy. Jakiś G3. Dzięki za followka. Ha, tu się wszystko biło tam po prostu. Tu się po prostu wszystko biło. Grajmy przez G3. A, tutaj skoczek bije. No muszę odbić. Jasne, zrobię roszadę. To jest D5 po prostu, takie zagranie. No właśnie. I nie stoi to dobrze, no ale ja w gorszych pozycjach jakoś się wygrzebywuję. Czysty pion mniej, panie Krzysztofie. Czysty pion mniej, już jakiś D4 nawet wchodzi. No tak, no niech idzie D3. A niech idzie. Co mi tam? Dobra. I na tego pionka się będziemy czaić. Tylko jak? Zaraz zobaczymy. Okej. Przy okazji wieży atakujemy. Dobra, jak to dalej grać, panie kolego? Próbujemy E4 coś tu rozwiązać. Przygoniec wróci, skoczek może zagrać, jasne. Tu spróbujemy do góry podejść. Pozycja nie jest zbyt piękna. Cofać figurki, czy nie cofać? Może tak. A, źle. Wpuściłem skoczkę jeszcze na B3. Skoczek mi wskakuje bardzo nieprzyjemnie. Bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No cóż, ale jakość chyba trzeba będzie oddać. Chyba dzisiaj szachuś bez formy, słuchajcie. Bez formy szachuś. Nic nie widzę kompletnie. Jest kompletny wór. No ale oczywiście będę próbował jakieś szalone ruchy wykonywać.
O ile to się da. Wracam, no jak wymienię dużo, no to będzie słabo. Szalęcze ataki się pojawią. Może tu. Wisi wieża, wisi skoczek. Może coś się uda. Wieża E6 jest. Wtedy F4 zarzucimy. No może coś tutaj, słuchajcie. Coś tu może się uda. Jest wieża E6, oczywiście F4. Presja czasu, te sprawy. Lecimy do góry. Jasne. Tak, z planem goniec D2 i tutaj. A szach jest na E2, jeszcze nieprzyjemny. Oj, żebym tylko nie przegiął. No szach jest, wiadomo. Podciągniemy. Aha, hetman C2 i jak odejdę, nie mogę odejść. Tu mam ruch. Tu mam bicie. Bardzo sprytne, ale czy to przechodzi, bo wieża bije tutaj? Musi przejść. Goniec E4. Nadal jakość mniej, ale on ma mniej czasu. To jest dla nas dobra wiadomość. Zbijamy. No wymienia. Sprytnie to robi. Sprytnie to robi. Tak, próbujemy. No właśnie. Lecimy z koksem, pionkami. Będziemy coś próbować działać. Niech się boją. E6 coś. Trzeba zaszaleć. Tu grozi ruch. Już nic nie grozi niestety. No partia jest niestety ewidentnie przegrana. Aha, tu jest goniec F6 jeszcze. No leć wieżyczko, leć. Przeciwnik jakby się odrobinę gubił. Tak to przynajmniej wygląda. Zgoniec F6, no właśnie, bardzo nieprzyjemne posunięcie. Niestety to już jest bardzo łatwa wygrana przeciwnika. No ale jeszcze tu daje szanse jakieś. Teoretycznie na wolne pionki, ale to nic, 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 nic niestety nie daje. Z kim ja w ogóle gram to? No wieża C8 wystarczy zagrać, albo hetmana dorobić. No tak. No i cóż. Jeszcze jakaś szansa, że hetman zbije, ale to już jest mat. Remis! No to dobre. Jednak ostatnia łapka na pata się udała. No zobaczcie, cuda się czasem dzieją. No wiadomo, że tu przeciwnik dawał mata, tak? Tu albo tu później. No nieistotne, remis. Słabo zagrany. Z kim ja w ogóle grałem?
Czy przeciwnik się pochwali godnością? Jednak nie. No, 3,5 punkta na 3,5. Dzięki za followa. No widzicie, cuda się zdarzają. Może i to i dobrze. Dobra, jedziemy. 3,5 na 5. Tą grę internetową trzeba trochę poprawić. Dobra, mamy system zamknięty w obronie sycylijskiej. Sprawa normalna. D6 przyda się zawsze. Goniec H6, to już tam skoczek C6 sobie zagram. Bierze B8, B5, B4. Bierze B8 szybciutko, idziemy na B5. Skoczkiem teraz się tutaj podepnę. Dobra. Będzie wymieniał wszystko tak po prostu? Dobra, E5. Nie wiem, o co z tymi subami chodzi, ale później sprawdzę. Dobrze, panie Maksimie. Dają pionki. To trzeba ich nie brać. Będzie F5, no. Tak sobie daję tutaj w kaszę dmuchać. No ale zbiję to. Tak, zagram. Na spokojnie uciekniemy. Za chwilę B5. Tak, tak. Ja wiem, że to tak partia wygląda trochę bez ikry, ale... D5... A, tutaj mi będzie wisiało. To już trudno, no. Poszło. To niedobrze, że tak poszło. Coś aktywnie spróbujemy. Ciężko będzie z ciężkimi figurami coś pograć tutaj teraz dla mnie, bo król jest... No właśnie. Król nie jest. Muszę w ten sposób. Pion mniej. Niedobrze. Hetmanówka się szykuje z pionem mniej. To jeszcze gorzej. Jego król jest po prostu bezpieczny. Tutaj na H3 ma fajną placówkę i to jest ten plus. Będziemy grać jak Nakamura, no. Trzeba flagować. Jasne, coś tutaj szuka. Szuka. Przeciwnik szuka jakiejś opcji. Może tak. Może jakaś szansa się pojawi z tym pionkiem B4. Uderzymy H5, żeby król nie miał ucieczki, czyli król się troszkę odsłoni. Jakiś tam hetman C1. Może jakieś cuda się zadzieją. Jednak się nie będą działy cuda. Gramy tak. Aha. No tak, tu mi wiedzie hetman. Zagrajmy tak, żeby bronić pionka. No tego weźmiesz, ale potem tego wezmę.
Tu bronię, tu będę groziła 4. A, i tutaj podstawiłem. No zbyt łatwo, zbyt łatwo. Niestety. Dwa piony skosił mi za friko. Bez żadnej walki to oddałem. Tu lecimy, bronimy. No idę tutaj. Wiem, że tutaj siatki matowe się pojawiają. Dokładnie. Teraz pytanie, czy ja jestem w stanie szachować go do końca świata. Spróbujemy. Właśnie, król bardzo dobrze odszedł. No bije piona, co mam zrobić? Tutaj szacha da na pewno. Powinien. Pewnie mógł coś już wymienić, zgadza się. Tutaj będę szybszy. Tu. No dobra. Jestem szybszy. No i świetnie. Jest pion więcej. Bardzo dobrze. Cudem się udało coś tutaj wygrzebać. Tutaj? No to szach, proszę pana. Do góry lecimy. No to szach, to pionek odbija. No to mamy farta w tej końcówce. Przeciwnik nie docisnął, a pewnie już sobie wpisał punkt w głowie. Tak to zwykle bywa. Dobra, punkcik jest punkcik. Nie jestem zadowolony ze swojej gry, to powiem szczerze. Co, jestem tak wysoko po takich słabych partiach? No dobra. 4,5 to 4,5. Wybaczcie, moi drodzy, że dzisiaj tak dużo do was nie mówię, ale jakoś tak po prostu. Taki dzień. Jak macie jakieś pytania, to proszę. Witam cię, Matrix. O, rety. No nie zawsze ma się super dyspozycję, moi drodzy. Jeszcze dwie partie. O, Alcybiad gra tutaj z Anią Jakubowską. Przegrał Radek. Radek ma 2,5 punkta. No dzisiaj lekko nie jest. Tutaj jeszcze jedna partia trwa. No to też jest remisowa pozycja. A o, teraz już niekoniecznie. Król powinien się trzymać tutaj, tego pola przemiany. I tu jeszcze o, tutaj szach konieczny był. Pionek do góry. No, czarny się fatalnie broni. I wierzył do końca, tak jest. Ale to się zawsze łatwo mówi, prawda? Jak ktoś gra i my patrzymy obok, to zawsze jest łatwiej. Dobra, mamy przeciwnika. Nie wiem kto. Szybko zerkam, jeżeli jest podpis. Nie znamy kogo. Ktoś z Poznania. Hmm?
Maksowicza nam się szykuje. I poszło D5. Zbijmy tego piona. Jaki tu jest plan? Plan jest taki, żeby tutaj zagrał. No dobra, to my chętnie to zawsze wybijamy, tak? Żeby mieć tutaj skoczka na D4. To zawsze, zawsze, zawsze. Ok, A4. To już taką pozycję już grałem, identyczną z kimś na Tilted Tuesday. Taki ruch się zawsze przyda i E3. Chociaż tutaj, bo wtedy grałem tak dosyć szybko. Dobra, grajmy tak. Też pole C4 się osłabiło, jak widać. Tak, jeżeli zbiję, to nie mogę skoczkiem, bo są widły. A, tam też wisi. Na razie jest dobrze, ok. Wieża D1 z planem. Wieża B1. Skoczek tutaj ma opcję. Wieża D1. Szybciutko, tak, gramy. Tu wisi. Tu też mogłem pionka chyba wziąć. Ok. Wieża C1. Przeciwnik trochę dał pograć. No dobra, będę bronił tego skoczka. Już po prostu nic nie widzę, więc zagrajmy tak. Sześć partii było, ta jest siódma, to już prawie końcówka się robi. Szybciutko tak, gramy. Tu jakieś widły na końcu chyba wchodzą. Jeszcze taki ruch miałem. A nie, bo tutaj wieża też może zbić. Dobra. Zbija wieża. Ok. Skoczek tutaj wskakuje mi. Tutaj atakuje. Sprytnie. Sprytnie i dobrze. Ale zaraz. A tu jeszcze mi wisi. No dobra, para gońców musi być zachowana. Jakość trzeba oddać. Kolejny raz robi się partia na ostrzu noża, nie? Nie znam tego zawodnika Oksawala, niestety nie znam. Taki ruch zawsze się przyda. Coś tutaj zamieszamy tym końcem może. Tutaj przypilnujemy. I tutaj gońca na D4 wstawimy. To zawsze będzie dobry pomysł. I hetman B2. Chociaż hetman A1 też było ciekawe, ale nie chcę skoczka wpuścić. Dobra, wejdźmy na bardziej naturalną pozycję typu wieża A1. Tam wisi pionek. Mhm.
Spróbuję po prostu troszkę szybciej pograć, żeby przeciwnika wybić z rytmu. Te gońce moje są na tyle silne, że rekompensata na pewno jest za tą jakość. Teraz kwestia wykorzystania tego. Czy to się w ogóle uda? Może. Dzięki serdeczne za followa. Dzięki serdeczne. Z planem goniec kiedy? O, tak szybko gramy, żeby tu wjechać. Dobra, pionek do przodu. Niech on tutaj się teraz głowi. I wieżyczką tutaj spróbujemy. Naciskamy na przeciwnika. Już musi się bronić, już grozi wieża C6 na przykład. Okej, bierze C6, spróbujemy. Tutaj jest szybki strzał. Aha, tak. Może goniec F3 grozi mat na H5, żeby było śmiesznie. Już nie grozi. Tutaj pójdzie pionek pionek pójdzie na A3. Oj, taki szach damy. Tutaj zagramy, żeby pilnować jednak. A tu jeszcze podwisa. Szach, ciekawe, czy będzie G6. Będzie bicie. Bicie nie jest dobre. Tak, będzie A2. Muszę tak bronić niestety, bardzo pasywnie, żebym się tu nie przeliczył przypadkiem. O, mamy tutaj szaszka. Jemy. Dobra, tu się powinno wszystko trzymać. No i tak wystarczy, myślę. Ok. Dobra, mamy zwycięstwo. Jest dobrze. 5,5 punkta na 7. Dzięki X H. X, E, L, X. No, zagrane całkiem dobrze. Faktycznie jestem zadowolony z tej końcówki, ale początek był jakoś niemrawy, tak czułem. Tutaj Jakubowska Ania teraz przegrała. I tutaj partia jeszcze się toczy. No tak, tutaj to już widać, że jest wygrana. Chłopaki na sekundach grają, wszystko się może wydarzyć. 0-1. No właśnie. O tym też mówiłem. Dzięki Wojtek za followa, witam cię serdecznie. Z kim gramy? Bipek, kto to jest? Jeszcze raz. Nie wiem, kto to jest. Dzięki serdeczne za followa, witam. D4. Farciarsko może i tak, no takie są szachy. Cóż to za dziwna kolejność. No dobra, ktoś tak chce grać, to nie ma wyjścia, tak trzeba. Okej. Dobra, gramy hetman A5. Jasne. Może tak. Takie ruchy widziałem już na szachownicy. Tutaj sprowokujemy do E4. O, jednak się nie udało. B6. B6 zagrajmy. Jeśli goniec F3, to mamy wieża C8. Ten skoczek też tu nie stoi zbyt dobrze. Jakieś G4 może. No ale to już. A3? No to ciekawe, mam teraz taki ruch E5 w ogóle. Tylko
Kurczę, on jest dobry. A, wprowadźmy wieżę. Jakąś aktywną pozycję. To było do przewidzenia. No dobra, H6, G5. Trzeba zagrać takie ruchy raczej. W tej pozycji tutaj. No dobra, no to tutaj. Chociaż mogłem wybić wieżę. To było chyba rozsądniejsze. I wrzucimy E6, żeby nie było tutaj wtargnięcia skoczkiem. Dobra, takie wymiany są jak najbardziej możliwe. Wybicie jest możliwe. Wybić, wybić. Wybić, wybić, wybić. Właśnie mogłem wymienić tą jedną wieżę. Goniec F3 teraz będzie zagrane, czy... A goniec F3 to wieżą. No jeszcze może być goniec B7, wtedy wymienię wieżę i on... I co on zagra? Goniec, muszę wymienić wieżę. No i wieża F8 myślę zagrać. Jeśli goniec D6 to tutaj. No tak jakby przeciwnik trochę złapał wiatru w żagle właśnie. Co mnie średnio się podoba. Skoczek może tutaj mnie... Muszę tak, bo goniec złapie mi hetmana. Wymieniać to trzeba. No wieża D7 oczywiście może tam zagrać. A nie, to tam walnę wtedy hetmanem na E1 z wygraną. Aha, tak. A to ciekawe. No może, to skoczek E6 gram. E4. A jak nie, to zagram E5. No właśnie, to się pilnuje. Hetman C3 to wymienię, skoro wieża nie może wjechać. Jakby gorsza końcówka się troszeczkę pojawiła. Skoczek zagrał jednak. Okej, zagrajmy tak. Będziemy męczyć tego końca. Dobra, i tu spróbujemy skoczkiem powalczyć. Ha, wpuściłem wieżę. Puściłem wieżę. Może w ogóle takie posunięcie jakieś szalone. No dobra, konie w 4. Musimy coś grać aktywnie. O, A6. Czy on mi łapie hetmana, czy nie? Coś tu grozi? Aha, hetman D6 jest taki ruch też. Tutaj będę chciał zagrać na B5. No jasne, jasne, jasne. No, gram tak, muszę. Nie mogę zbić pionka, bo to nic nie da. Wjechał hetman i się nie bał. Muszę tak, hetman do szacha. A król G8. Mój hetman po prostu też nie gra. Muszę tak, żeby skoczek miał ucieczkę. No nie stoi to zbyt przyjemnie. Tak powiem. No właśnie. Tak, próbujmy. Może F5? Jakieś szalone. Coś tu może z tego wyniknie. Chociaż F5 może być bardzo, bardzo ryzykowne. Może H5, coś takiego. No hetman kompletnie nie ma gry. Tutaj? To tak? Skoczek się uwalnia. O, E5 było dobre dla mnie. Lecimy. Hetman ma problemy i chyba będzie je miał, niestety.
No właśnie. Kurczę, Hetman nie pograł w ogóle w tej partii. Grozi bicie tutaj. Nie widzę żadnej gry kompletnie. Ojej. Jakiś taki ruch. No tak. Kompletnie stoi to źle. A, tu jeszcze Hetman wchodzi. Niestety. A, szach jest tutaj. Dobra. Niestety, partia przegrana. Ale jestem ciekawy, czy miałem lepszą pozycję. Czuję, że miałem lepszą, kurczę, no. Czuję, że miałem lepszą. No niestety, ci młodzi mnie koszą. Koszą mnie w tym internecie. Tak do któregoś momentu tutaj sobie cofniemy. Jak pozycja wygląda? No, koło równości, dobrze. G5, tak. Tu w ogóle źle pograłem. Trzeba było wymienić wieżę. Właśnie. Wymienić wieżę i to jest moja pozycja. No tutaj dobrze się czułem. Dałem przeciwnikowi się ograć po prostu samemu. No Hetman nie grał, zgadza się. Tylko mi się zastanawiam. No tutaj czułem się całkiem dobrze, no. Znaczy ja wiem, że mój Hetman nie gra, no właśnie. Cały czas to miał lepiej. Jak to jest, że słuchajcie, w takich teoretycznie słabszych turniejach idzie mi źle, jeżeli mam się poszalić trochę, a w takich lepszych turniejach typu Title Tuesday, gdzie gram z silnymi zawodnikami, idzie mi lepiej, no. A ze słabszymi zawodnikami teoretycznie tutaj przegrywam, no i gdzie tu sens i logika? Już pomijam fakt psychologiczny, bo ja się absolutnie nie rozluźniam, no nie wiem, to jest na pewno kwestia dnia, no już może wieku, wiecie o co chodzi. No tak, tu już w trąbę będzie, tylko ciekawe czy... Król jeszcze tam wiadomo, że mógł lepiej pograć. No tak, tu figurami strasznie mnie gniecie. Dokładnie. A, jeszcze miałem opcję wyjścia, czyli zagranie tutaj. Hetman D8, no to tak, przegrana partia by była. Dokładnie, to co piszesz. No, czułem, że tu wychodzę z pozycji, a jednak nie. Dobra. Nie ma co patrzeć, no. Pozamiatane. No, 5,5 na... Ha, to była przedostatnia runda. To już w ogóle lipa. To ostatnia runda mnie czeka. No, przy 6,5 bym był, słuchajcie, już w pierwszej trójce. To by było fantastycznie. No, niestety. No, czeka nas jeszcze ostatnia runda. Ostatnia runda ważna. Może coś się urodzi. Jakieś partie trwają? Trwają. Dobra, 1-0. No i ostatnia partia. Za chwilę się rozpoczyna. Z kim nam przyjdzie grać? Nie wiem z kim. Zagram D4 i sprawdzimy. J-Double. Jan Wojdak. No nie znam. Gambit hetmański. No, zbiją tutaj na C4. Tak grają. Niech biją. Będziemy grać gambitowo, niedokładnie. Ale takie są szachy w internecie. Musi bić, bo inaczej pułapka moja wchodzi stara jak świat. Czy zagra błąd? Czy zagra błąd? Zbił, nie zagrał błędu. Bo inaczej skoczek na F7 wypadał, ale mam plan goniec H5. I niech też się męczy. Oczywiście tu są... Te czarny tutaj ma lepszą pozycję. Od razu wam powiem. Dwa pionki więcej. Okej. Okay.
Dobra, zrobię tą roszadkę szybko. Bierze G8, G3. W ogóle skoczek D7, to chyba pokuszę się o takie posunięcie. Roszada może mogła być ryzykowna, mogą od razu chyba zasunąć goniec H5. Chociaż z drugiej strony jednak król w centrum może by był gorszy. Skoczek G5 też się gra, tak, masz rację. Skoczkiem bije się na G5, po prostu wybieram inny wariant. Gram tak, jeżeli zbije, to zbije tym. Ale nie zbije, wiesz, że G8 mu się zawsze przyda z tempem. No też przeciwnik traci czas przede wszystkim w debiucie, to jest ważne. Połowa czasu mu zleciała. Co nie zmienia faktu, że pozycję on ma lepszą. Dobra, taki ruch widziałem, gramy tu. No on zbije, ja zbiję. Jasne, zagram wieża E1. O ile zbije. Bo chyba niebicie jest lepsze. Właśnie. Właśnie, proszę pana. Nie zbił. Dobrze zrobił. Dobrze zrobił. Jakoś tak, muszę wieżę uwolnić, cokolwiek. Dobra. Nie wiem, po co ten ruch zagrałem, ale poszło. Może tam coś straszyć. Aha, tu jest goniec przywiązany do pionka. Dobra. Dobra. To gramy tak. Tutaj będziemy naciskać mocniej. Zbił, zbił. Czym zbić? Nie no, chyba tym pionkiem zbiję. Tutaj. Próbujemy tak tego gońca wymienić. A, no świetnie, Krzysztof, zagrałeś. To musisz chyba, muszę chyba poświęcić hetmana tutaj i tutaj na C6 zwiążę. Aha, ja nie mam wieży na D1 w ogóle. No dobra, ale ta pozycja jest całkiem ciekawa, bo jeszcze skoczek D5 wchodzi. Mogą się zrobić niezłe problemy. Niezła jazda tutaj może się pojawić. Chyba skoczek D5 od razu. Bo jak hetman E6, to skoczek C7. Jak hetman tutaj, to tutaj. Z groźbami. Bardzo nieprzyjemnie pewnie się gra to czarnymi. No co ja mam w ogóle mniej? Hetmana za dwie, za figurę, za wieżę i za wieżę i za gońca. Ja bym na jego miejscu chyba zbił tutaj. Tu zagrał. Dobra. Gramy tak, wiążemy. Tutaj już grozimy. Jasne. Jasne jak słońce. Właśnie, mój goniec się zaplącze, jeżeli to tu będzie stało. Zagrajmy tak. Gońcem uciekniemy, będziemy grać dalej tą pozycję normalnie. Jakby się nigdy nic nie działo, właśnie. Ustabilizować grę. No wieża musi wejść do gry. Tutaj. Jak zbije to tu. Jasne. Tak, królem. Dobra, ten pionek mi tu krzywdy nie powinien zrobić. Pytanie, czy dawać mu tu szansę. Dajmy tego szacha. H5 nic mu nie pomoże. To jest skrobne pionka jednego. Aha, tu jeszcze było wtrącenie. Aha, w ten sposób chcę grać. No dobra. Skoczek zbije, pewnie. Ja nie muszę tego bić. Mogę tutaj rąbnąć, ale skoczek mi nie ucieknie.
On uprości pozycję. Dobra, bijemy tak jednak, mimo wszystko. A, to teraz tak. Dobra, dajmy szacha. Męczmy go, męczmy go. Skoczek F8. Tutaj? Z szachem. Tak. Mało czasu, co? Tutaj, żeby zdobyć hetmana. A mata dawałem w jednym ruchu w ogóle, nie? To jeszcze zdążę. No dobra, jest zwycięstwo. 6,5 punkta, zaraz zobaczymy, które miejsce. Tak, 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 tam wieża H8 i macik. Jak tu sytuacja wygląda, Ksaola? No tak, zwycięstwo tutaj będzie po stronie lidera. 6,5 punkta, no to szóste miejsce się szykuje w takim razie. To nie najgorsze mimo wszystko. Chyba nie najgorzej to będzie wyglądało. Tak, króci po turnieju, koniec streamku. Króciutko dzisiaj. Czekam jeszcze tylko na oficjalne wyniki, tak z ciekawości. Jeden, zero. Dobra, no nie ma lekko, słuchajcie, nie ma lekko. Wszyscy walczą o te punkciki. Mat. A nie, jednak spadam już na siódme. Tu troszeczkę... Dzięki Grandmaster za followa. No cóż, cóż ja mogę powiedzieć? Dobra, słuchajcie, będę się z wami żegnał. Rajd Kruci. Wiesz co, ja nie pamiętam, jak się rajdy robi. Sorry, wiem, że wstyd się przyznać, aż, ale nie pamiętam. A kto to jest Damian w ogóle? Może następnym razem, tutaj i tak widzów nie za dużo dzisiaj widzę jest, ale mimo wszystko dzięki, że byliście. No żegnam się, króciutko na temat, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, do następnego.